Dzień dobry, jesteśmy po czwartym dniu terapii. Czy pani uważa, że to, co robiliśmy, przyniosło poprawę, czy też nie? Jeżeli tak, to w czym przyniosło poprawę? Z czym pani przyszła? Na co pani liczyła? Przede wszystkim ja tu przyszłam z głównymi dwoma schorzeniami, chociaż mam ich znacznie więcej, ze stwardnieniem rozsianym i z bólem półpaśnikowym, z którym się borykam już ponad rok czas, a w zasadzie 15 miesięcy dokładnie licząc. Stwardnienie rozsiane trwa, zostało, no z tym się borykam już od 2011 roku do chwili obecnej. 6 lat. Tak. I mam problemy tego typu, że miałam, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, miałam problem głównie z całą częścią lewej strony. Podnoszenie głównie lewej nogi do góry, po prostu nie byłam w stanie tej nogi podnieść. No, jeżeli chodzi... czy to utrudniało coś? Tak, bo to utrudniało wejście na schody. No, po prostu utrudniało też chód, bo to cały ciężar ciała przenosiłam na prawą stronę, która lepiej funkcjonowała. Jak z siłą było? Niezbyt ciekawie, bo gdyby była większa siła, to może udawałoby mi się lepiej po prostu no, zarządzać tą lewą stroną. Po prostu ta lewa strona jakby nie chciała za bardzo mnie słuchać. Oprócz tego miałam czasami kłopot z mową. Ściągało mi mięśnie, jak mi twarzy, że było mi trudno czasami mówić po prostu. I w tej chwili tego nie czuję. Nie czuję tego ściągania, także czuję się dużo, dużo lepiej. A ruchy głowy? Jeżeli chodzi o ruchy głowy, miałam dość skrępowane praktycznie. Bolała mnie szyja przy kręcie na prawą i na lewą stronę. A w tej chwili tego bolu nie odczuwam. No właśnie, użyła pani czasu przeszłego, że bolało, było, tak, jak to jest teraz, właśnie, po 4 dniach. Właśnie, to jest zaskakujące, niesamowite, trudne do uwierzenia, bo po prostu do pewnych rzeczy człowiek już psychicznie się tak przyzwyczaja, że skoro coś trwa ileś tam lat i robi się różne rzeczy i nic nie daje jakiegoś tam rezultatu, wręcz przeciwnie, nastawia się człowiek na to, że będzie chyba coraz gorzej. A tu po prostu taka zmiana, że no inaczej jest po prostu. Była pani leczona w ciągu tych 6 lat, prawda? Tak. Czy były takie poprawy w tym czasie? Niby jakieś tam poprawy były, ale to... No jeszcze raz podkreślę, 4 dni terapii. I nie, jest inaczej. Nie czy coś takiego porównywało? Nie było się po 4 dniach cokolwiek poprawiło. Wręcz przeciwnie, no po zaszczykach na przykład robiło się to, że żeby robiły się po prostu dołki w mięśniach i niestety one są po prostu. Także te mięśnie... A poprawy sprawności nie było, czy była? Nie na bardzo. To raczej zabierało odporność i... Pani zdaniem, czy można porównać co do skuteczności to, co tutaj robiliśmy z tym z leczeniem farmakologicznym? No jeżeli chodzi o skuteczność, to przede wszystkim nie ma żadnych skutków ubocznych. Tego, co robiliśmy tutaj. Druga sprawa, efekty są, można powiedzieć, błyskawiczne i po prostu... Tak spektakularne, że chyba się nie da tego z niczym porównać. Czy mąż chciałby coś dodać? Teraz tak patrząc na żonę, to jest naprawdę bardzo duża różnica. W samym chodzeniu, w samym mówieniu, w uśmiechu na twarzy. Nie mogę. Dziękujemy. To przejdziemy teraz może, żeby nie przedłużać, bo słowa można wyrzucać z siebie i ich będzie dużo. Fakty. We'll be right back.
Wszystko. Dziękuję serdecznie za pomoc. Ogromnie dziękuję bardzo. Ściskamy się, misiaczek. Dziękuję bardzo. Reszta już do was. Panie Kreso, rozmawialiśmy na temat tego, czego pani oczekiwała od terapii. Co pani uzyskała? Jak to te oczekiwania, jak się mają do tego, co jest teraz? To znaczy przede wszystkim miałam taką cichutką nadzieję, bardzo cichutką, że może coś się uda zrobić z tym bólem i cokolwiek zrobić na temat, żeby usprawnić jakoś bardziej chodzenie i to wszystko tak się jakoś może spełniło się szybciej niż sobie w ogóle wyobrażam, bo lecząc się przez tyle lat i męcząc się chociażby z półpaścem prawie 15 miesięcy, nie mogę sobie wyobrazić, że w kilka dni można uzyskać takie po prostu efekty. No i jestem, mówię, pozbywając się bólu, od razu jestem też szczęśliwsza bardziej. To mówię, chyba już nikomu nic więcej po prostu nie trzeba mówić, bo każdy, kto przeżył jakiś ból, to chyba zdaje sobie sprawę z tego. A ze sprawnością, jak no, uzyskaliśmy? Sprawność jest też dużo lepsza praktycznie, bo wiem, jaka jest różnica w siadaniu, czy w kąpieli. Po prostu w kąpieli, czy co jest w ogóle bardzo ważne, w ogóle wejście i wyjście z wanny. No teraz już będzie pani mówiła, bo wannę państwo macie. Ja mam wannę, więc to zależy no tak. Po prostu. No, to wysokie podniesienie kolana jest tutaj istotne. Jest zupełnie inne po prostu. No i no dużo rzeczy to trudno wytłumaczyć komuś, kto jest kompletnie zdrowy, ale myślę, że wszyscy ci, którzy borykają się z podobnymi problemami, będą doskonale, nie, nawet bez słowa będą rozumieli, o co chodzi. Bo ja muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby mój pacjent był zupełnie sprawny. Natomiast no, to jest jakby ideał, do którego się dąży. Oczekiwałbym, żeby pani biegała, ale to jest po 5. dzień terapii. I praktycznie rzecz biorąc, metody leczenia, które są proponowane, farmakologiczne metody czy metody usprawniania, no ja nie słyszałem, żeby dawały taki efekt. Pani jest osobą, która ma ten problem, jest pani bliżej sprawy. Czy słyszała pani, żeby w czasie 5 dni uzyskać ktokolwiek, żeby uzyskał taki efekt? To jest po prostu niemożliwe, a poza tym... No może jest możliwe, ale czy słyszała pani? Nie. Nie słyszałam, po pierwsze nie słyszałam o czymś takim, a po drugie to, co ja słyszałam praktycznie, to w zasadzie wiązało się z tym, że muszę się przyzwyczajać do myśli takiej, że no, w zasadzie mój stan zdrowia będzie się coraz bardziej pogarszał, a nie polepszał. Więc te wszystkie terapie, które do tej pory przechodziłam, to zmierzały do tego, żeby ewentualnie powstrzymywać mój stan choroby, a nie leczyć. Nie wyleczyć, czy jakoś usprawnić, tylko po prostu powstrzymać. No tutaj my też nie mamy możliwości, żeby wykonać badania takie, które są możliwe do wykonania przy pomocy jakichś skomplikowanych przyrządów. Myślę tutaj na przykład o rezonansie jądrowym, który by nam mógł pokazać stan układu nerwowego. Natomiast coś się musiało tam wydarzyć korzystnego, skoro mamy taki przyrost sprawności. Ja myślę, że no my tutaj, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy chałupnikami, bo ja jestem lekarzem, kolega jest z kolei też terapeutą profesjonalnym. Więc mamy swoją wiedzę, mamy swoje doświadczenia, mamy swój warsztat, natomiast brak by było nam takiego przełożenia na te badania. Jeżeli się poprawia ruch, no to można by było właśnie czy to rezonans przeprowadzić, czy zbadać przewodność elektryczną. Samo rozpoznanie, postawienie diagnozy nie określa jeszcze tak do końca choroby. Chociażby z tego powodu, że ci, którzy powiedzmy dysponują wiedzą odpowiednią,
po stwierdzeniu choroby nieuleczalnej bądź bardzo trudno poddającej się terapii, takiej jak stwardnienie rozsiane, jeżeli dochodzi do tak szybkiego powrotu albo przywrócenia części, przynajmniej jakiej części, dużej części, bardzo dużej sprawności, to mówią, że to chyba mylne rozpoznanie było, taka jest argumentacja. Więc wydaje mi się, że trzeba być troszkę bardziej ostrożnym z tym wydawaniem, ferowaniem takich wyroków choroba nieuleczalna bądź choroba niepoddająca się terapii, bo jak widać, są różne rodzaje terapii. To, co my robimy, to jest ingerowanie w to, co posiada każdy żywy organizm, czyli zdolność samoregulacji, samozdrowienia. Metody, którymi się posługujemy, to jest głównie klawiterapia według doktora Ferdynanda Barbasiewicza, Polaka, który, można powiedzieć, udoskonalił akupunkturę, która ma tysiące lat tradycji już. I wykorzystując tą metodę do tego, żeby sterować właśnie tym, że samozdrowieniem, uzyskaliśmy efekt, jak widać. I my się cieszymy, że pani się cieszy. Być może damy troszkę nadziei, być może przyczynimy się do tego, żeby ci, którzy mają podobne rozpoznania, troszkę wyżej głowy nosili i mieli nadzieję na to, żeby było lepiej. Dobrze by było, żeby można było stosować tę metodę w placówkach służby zdrowia, ochrony zdrowia i żeby to było dostępne dla wszystkich. Mało jest takich terapeutów. My tutaj uczymy tej metody. Polska Szkoła Refleksoterapii nie jest jakąś megalomanią, że my tutaj jesteśmy jacyś niezwykli, bo niezwykłość tej szkoły jest taka, że metoda powstała w Polsce i tylko w Polsce można się nauczyć pełnego zakresu wiedzy, którą można użyć przy leczeniu właśnie osób chorych na stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe. Choroby, które się uważa za nieuleczalne, trzeba być tylko odważnym, bo to, że ktoś powiedział, że coś jest niemożliwe, to dla kogoś innego może być możliwe. Dziękujemy bardzo.